No hello, tutaj Purpose. Witam w Runes of Magic, w pierwszym odcinku z Runes of Magic. Gry, która poza Diablo, serią Diablo, wciągnęła mnie w moim życiu najbardziej. Spędziłem nad nią setki godzin. To są naprawdę setki godzin spędzonych. I dziś ta gra, ta seria zastępuje, będzie nam zastępować serię z Iona, ponieważ Iona na razie sobie odpuszczam. Tak jak mówiłem, seria na godzinę 16 to jest seria, że tak powiem, dla mnie. Ja tutaj będę grał dokładnie w to, na co będę miał ochotę w danym momencie i na tą chwilę ta seria zastępuje serię z Iona. I tutaj od razu mówię, czuję w sobie już to, że przymaniaczę w tą grę, że będę w nią grał dużo, więc nie zdziwcie się, jeżeli będę przeskakiwał poza odcinkami o parę, że tak powiem, questów, poziomów i tak dalej, bo na pewno będę grał w tą grę bardzo, bardzo dużo. Mówię, kiedyś... Słuchajcie, bo gram w ogóle na swoim koncie, które to konto było stworzone, także nie wiem, co, czego się spodziewać w ogóle, jak już wejdziemy do gry, kogo mogę mieć znajomych i tak dalej. Gram na świecie Cath, tam, gdzie kiedyś grałem, tam, gdzie kiedyś miałem swoją gildię i tak dalej, no, byłem dosyć rozpoznawalną postacią na serwerze. Z tym, że te postacie mi się skasowały. Napisałem do supportu, być może uda mi się te postacie odzyskać. Mam szczerą nadzieję, jeżeli uda mi się odzyskać, to na pewno wam je pokażę. Jeżeli chcecie ze mną popykać, to standardowo link macie do gry w opisie. No a ja mam nadzieję, że ze mną pogracie, bo to jest gra, która... No co ja wam będę mówił, no to jest po prostu... purposowa, nazwiemy tą postać. Już sobie stworzyłem poza nagraniem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu tworzyć tego na nagraniu. Wybieram zwiadowcę, czyli będę walił z dystansu. I stworzyłem sobie postać człowieka. Aha, kobieta właśnie, bo wzrost. Zwiadowca musi być malutki. Zbliżenie, pokażę wam, jak wygląda moja postać. W ten sposób wygląda. No ja już się jaram, to będzie znowu przymaniacze, znowu będą mieli wszyscy do mnie wokoło pretensje, że siedzę i nic nie robię. Zobaczcie, skasowało mi postacie, tak jak mówię, gramy na kat, no w tym momencie na kat dwójce, ale to nie ma znaczenia, bo to jest tylko kanał. Tutaj na pewno nie będzie takiej sytuacji, że nie będę wiedział, co robić dalej, bo tą grę znam bardzo, bardzo dobrze, chyba że coś się pozmieniało, bo ostatni raz grałem w nią 2 lata temu, przyznaję się bez bicia. I czas zacząć, że tak powiem, jeszcze raz w nią grać. Mam nadzieję, że, no, że nie pozapominałem wszystkiego do końca. No ja się strasznie cieszę. Mam taką nadzieję, że wam też się to spodoba. Na Cath jest dużo Polaków, to jest dosyć... tak, zrobię sobie samouczek, bo tam można zdobyć trochę doświadczenia. Na Cath jest sporo... Tak, ruch. Aha, czekajcie, bo muszę kliknąć, tak, bo są dwa rodzaje tutaj poruszania się. Jedno to kliknięcie, druga po prostu wsadem. No i właśnie tutaj... I trzymając prawy przycisk myszy możemy się poruszać. Jezu, uwielbiam tą grę. Po prostu uwielbiam i chodzenie na kury, żeby zbierać złote jajka, no masakra w ogóle, nie? Tak. Jej, aż mi się uśmiecha gęba cała, bo ja tą grę naprawdę ubóstwiam. I uwielbiam, także... zaraz, dobra, czułość myszki. Co to było? Automatyczny strzał, strzał esencji, tylko że ja nie mam na tą chwilę żadnej... A nie, mam łuk jakiś, dobra. Piesek leci mi pomóc, tak. Trzeba dobić pająkale. Runa wiążąca. Co prawda runa wiążąca to straszny shit, no ale to są początki, więc nie ma co narzekać. O matko. Tak, tutaj można mieć potem zwierzątko, zresztą te zwierzątka są dosyć popularne, także to nie jest tak, że tutaj to tylko najlepsi mogą mieć zwierzątka. Kto mnie... Ha, ten wielki pająk, bo jeszcze zapomniałem, że tutaj mam pokonać jeszcze króla pająków, przepraszam. Damy radę. Ostatni strzał. Zadanie zostało wykonane, bo taki dźwięk oznacza, że zadanie zostało wykonane. Chodźmy poszukać Robin. Jej, następny etap. Maksymalna punktów życia oczywiście.
Tutaj to są. To na dole uzyskujesz także następujące nagrody, to jest już co, że tak powiem, jest na 100%, a tutaj do wyboru. Oczywiście to jest straszny kupsztyl. O, mamy Monta, co prawda on chyba jest tylko na 24 godziny albo 48, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz, bo tego jeszcze nie pamiętam, pod B było. Cofnie mnie do głównego świata. Dobra, otwórzmy sobie. Tak, mamy tutaj torbę, generalnie, która co poziom można ją otwierać. Potem przeskoki są troszeczkę wyższe z poziomami, ale na początek jest jak jest. Dobra, założymy sobie dwa pierścionki, bo tyle możemy. I jak tu się wchodziło do menu, bo znaczy pod B? Nie, no to jest plecak. Okej, to sobie od razu usadowimy. Jezu, jak ja w to dawno nie grałem, ale się cieszę. Potwornie się pod C było, pod charakter. Tak. No dobra. Gdzie my mamy ten łuczek, który tutaj, jakiś sękaty drewniany łuk. Dobra, i właśnie miałem sprawdzić tego Monta. Przez ile czasu on jest? Mont był... Nie, bestiariusz w ogóle, miałem go kiedyś pełnego. Taka ciekawostka. Otwórz plecak pomocniczy. Chyba jak zejdę z tego rumaczka, to już on mi zniknie. Nie pamiętam, tutaj się przyznaję bez bicia, że nie pamiętam. Zamelduj się, tak jest. Komu mam się zameldować? L budziennik, tak, zamelduj się, ukończona. I mam, dziękuję za wysłanie, udaj się do kolonii osadników i zamelduj się Layton. Tutaj jest Layton. Okej, okay, fajnie, dostaliśmy nowy poziom, więc zaraz zobaczycie, że na kolejnym... już na drugim poziomie mogę otworzyć znowu tą... O! I tutaj mamy brązowego konia na 24 godziny, na jeden dzień, dokładnie tak. A tego konia mamy na razie tak jednorazowo, że tak powiem. Dobra. Handlarz bronią. Wykonujemy zwykłe, najzwyklejsze questy w tym momencie, które są, wiecie... tutaj chyba było... O właśnie, misje, bo to są misje dzienne. Na razie misji dziennej nie będę wykonywał, bo nie jest mi nic potrzebne, niczego nie zbieram, a tam w misjach dziennych zbiera się takie jakieś tokeny czy coś, co już tego mówię, ja 2 lata temu w to grałem, więc ciężko mi będzie w tym momencie cokolwiek tutaj powiedzieć. To są na razie podstawowe kościory. Zakończ przygotowania i do Laytona. Tak jest. Próba umiejętności. I teraz tak. Gdzieś tutaj mieliśmy ten pakiet ze zbroją. Pięknie. I pakiet zbroi. A nie, to podstawowe lekarstwo. Dobra, to sobie założymy. Zbrojka już będzie tak czy siak lepsza. Bo na przykład dodaje do zręczności. Mamy pakiet z bronią. I teraz tak. Będzie można później docelowo wybrać sobie drugą specjalizację. Bo na razie jestem zwiadowcą. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć. A później będzie strzał. No na pewno ten podstawowy strzał będę chciał rozwijać chyba. Tajemniczy zwój runiczny, co to było? Pod B. Tajemniczy zwój runiczny do ulepszenia oręża otrzymanego w pakiecie z bronią. O, spoko. Plus 77 atak fizyczny, no już troszeczkę lepiej. Wieczne strzały sobie ulepszę. Nie wiem, co jest. Dlaczego nie mogę tego ulepszyć? Ulepszenie, no co jest? Mam przecież wystarczającą ilość punktów. Nie mogę... A tutaj mi się otwiera okienko dodatkowe, dobra. Na razie na drugi poziom, max, zresztą tutaj też mogę dać, bo też na razie mogę maksymalny poziom dać. Dobra, i tą wieczną strzałę automatycznie oddajesz strzał w kierunku celu, zadając obrażenia od broni dystansowej, tryb obrażeń będzie wyłączony. Dobra, to sobie na razie schowam. Strzał esencji, to jest przygotowanie. Tak, dobra. Okidoki. Fajnie. Co my mamy za zadanie w tym momencie? Zwierzątko grzybek ukończona. Zwierzątko grzybek ukończona. Komu mam to oddać? Do kolonii znajdź Nikolasa. No i idź do Nikolasa.
To było zawsze fajne. Aha, i na mapie pokazuje nam się, jeżeli widzicie czerwone kropki na mapie, to jest nie mniej, nie więcej, tylko po prostu podpowiedź, które macie zabijać do aktualnie posiadanych questów, które... Ten. No i zaraz zobaczycie, będziemy mieli przydupaska małego. Z tego co kojarzę. Zresztą mówię, te przydupasy to jest żadne tam jakieś... Tak, teraz schwytać trzeba. I teraz dostaliśmy właśnie lasso i żeby je schwytać... Ja nie jestem w stanie... dobra, ja sobie tutaj na razie przypiszę. Cel jest zbyt daleko. Dobra, muszę zejść z kunia. Cel jest zbyt daleko. Schwytany cel nie jest dzikim grzybem. Aha, dobra, ale te tak czy siak mam pozabijać, więc... najpierw sobie przygotowanie walniemy i na 15 sekund. Nie widzisz celu. Jak to nie widzę celu? No co jest? Ojej, no czasami się zdarzają takie błędy, niestety. O, proszę. Aha, i teraz podstawowa rzecz tutaj. Wszystkie przedmioty mają swoją wytrzymałość. I najdroższymi przedmiotami są te, które mają wytrzymałości 120. Bo te z wytrzymałością 120 to jest maksymalna wytrzymałość. Już tłumaczę, dlaczego to jest takie fajne. Ponieważ zobaczcie tutaj na tym pasku. Widzicie, trwałość 111 na 111. I każdy jeden punkt powyżej setki daje plus 20% do wszystkich rzeczy, które są na umiejętności na tym danym przedmiocie. I dlaczego 120 jest najdroższy? No bo wiadomym jest, że dużo rzadziej trzeba chodzić do żeby naprawiać coś, jeżeli ma się jakiś tam wyższy tą wytrzymałość, no to trzeba to rzadziej naprawiać, no i to nie trzeba latać non stop. Dobra, konia na razie sobie darujemy, otwieramy ten, o fajnie, jakiś kolczyk, drewniana strzała, obrażenia fizyczne 7, dobra, bo tak, bo tutaj niestety trzeba mieć strzały, ale to spokojnie, bo to nie jest drogie, więc można sobie nakupić tych strzał od zarąbania. Jak tutaj się... Chyba nie da się zrobić, wejść wszystkie. No trudno, uhaha. Dobra, i chyba mamy już wszystko. Tak jest. I teraz jeszcze dzikiego grzyba musimy złapać. Ukończona próba umiejętności. A teraz tak, dzikie grzyby. Gdzie one są? Cel jest zbyt daleko. Przy pomocy lub jeden. Schwytaj 10 dzikich grzybów przy pomocy normalnego lasso lub jednego dzikiego za pomocą złotej liny. Daję Nikolasowi. Ale ja mam tylko ten. Zwykłe lasso, zwyczajne. I te dzikie grzyby przypuszczalnie będą tutaj. Biorąc pod uwagę, że. Chyba, że będą. Właśnie, bo tutaj jest instancja, tu jest kraina grzybów. Z tego co ja kojarzę. Ogród grzybów, tak jest. I tutaj jest dziki grzyb, który będzie agresywny w momencie próby łapania go. Nie, nie będzie można go złapać. Cel jest zbyt daleko właśnie. No to jest problem z nimi. Że złapanie ich jest ciężkie, bo... Cel jest zbyt daleko. O, on teraz się zatrzymał na chwilę, to jest szansa, że się go złapie. Aż 10 ich trzeba złapać. Młody dziki grzyb. Młody dziki grzyb. Dobra. No ale co, no łapiemy, no bo za to są punkty, to jest ważne. No tego już nie złapię, bo za bardzo się posunął. Spróbujmy tego złapać. On już będzie zbyt daleko. Stanę sobie tutaj, bo o właśnie. Trzeba poznać ich ścieżki niejako. To jest ta trudność tego zadania, nie? O, widzicie? Te, co zasuwają zbyt szybko, można sobie od razu darować, bo to jest praktycznie niewykonalne go złapać. Zwyczajne lasso. Łapiemy. Ten grzybek na przykład sobie stoi w miejscu i ma nas w nosie, także jak najbardziej takie grzyby należy łapać właśnie. Jezu, jak się cieszę, że z powrotem w to zacząłem grać. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się cieszę. Także zapraszam was serdecznie, zróbcie mi tą przyjemność i pograjcie w to razem ze mną. Odnajdźcie się w tym magicznym świecie, ogromnym przede wszystkim świecie, bo on jest przeogromny, przekolorowy, przefantastyczny i ja go uwielbiam.
Mam nadzieję, że wy też go polubicie i będziecie ze mną grali, bo warto. Ta gra jest warta poznania. Naprawdę. Oczywiście dla tych, którzy jeszcze jej nie znają. Ile już mamy? Ajaj, akurat mi uciekł. No, skurczybyk. Skurczybyczek. No nie, no stójcie, gnojki, no. Dobra, kolejny złapany, a ten jak się zatrzyma... O, to akurat go będę łapał. Ile już my mamy? Aha, jeszcze trzy liny zostały, także już wiem, ile mamy. Mam nadzieję, że się nie będziesz ruszał. Pięknie, jeszcze dwie liny. Dziki grip. O, ten jest jakiś zielony. Ten jest jakiś inny. Nie pamiętam szczerze powiedziawszy. O, ten jest tutaj... Zobaczcie, ten sobie stoi, a ten na stoliku nie ma za bardzo gdzie usiąść, więc złapiemy go, o. Pięknie, i jeszcze jeden grzybek. Tylko, że te, zobaczcie, są takie zasuwające. Dobra, idziemy tam, bo widzę, że dwa grzybki są, które się nie ruszają. No to będzie proste do złapania. Stój! Grzybie! Jest, udało się. Na taką odległość jeszcze się udało. Dobra, spływamy stąd w takim razie. Gdzie było to wejście? Gdzie było wejście? Chyba tutaj. Wiecie, ile diamentów kiedyś kupiłem tutaj? Zaraz. Czy ja przypadkiem nie mam jeszcze jakichś... Patrzcie, mam 75 diamentów. Ale numer na tym koncie, no to tylko świadczy o tym, że już kiedyś tutaj grałem. Sklep z diamentami. Ja już nie pamiętam, co do czego tutaj służyło, szczerze powiedziawszy, ale... O, wierzchowce, zobaczmy, za ile można wierzchowca kupić. No, tutaj to są niezłe kwoty. Ale ja na innych postaciach miałem dysk jakiś taki, kurde, cuda miałem. Pamiętam, że na dysku jeździłem, na dyskrolce takiej, czy jak zwał, tak zwał, coś w tym stylu. Słuchajcie, oddam te questy jeszcze. I myślę, że będziemy kończyć powolutku ten odcinek. A tak jak ja mówię, ja sobie na pewno jeszcze trochę tutaj pogram. A może live'ika zrobimy? O, to jest pomysł! Ja sobie zrobię niedługo live'a. Słuchajcie, zrobię tego live'a może w piątek o godzinie 19. W piątek o 19 zrobię live'a z Runes of Magic. Co wy na to? Właśnie, friend list. Gdzie to był friend list? Ciekawe, ilu ja tutaj mam znajomych. I czy w ogóle jakieś mam, może wszyscy już mnie pousuwali i tak dalej, i tak dalej. Plecak. Śledzenie misji, zmiana wyglądu, już tego nie pamiętam. Dobra, ja sobie to wszystko ogarnę poza odcinkiem. A na tą chwilę cóż, dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie do mnie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się do następnego odcinka, który na pewno będzie. Cześć!